A gościem Radia Z jest dzisiaj Adam Niedzielski, minister zdrowia. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, pani redaktor. Kłaniam się państwu. Panie ministrze, kiedy się pan zaszczepi? Jako jeden z pierwszych? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, bo jak popatrzymy sobie na to, kiedy osoby rządzące powinny to zrobić, to w zasadzie można powiedzieć, że i tak będzie źle, i tak niedobrze, bo jak zgłosimy się pierwsi do szczepienia, to zaraz będzie informacja na ten temat, że wszyscy wcześniej, a jak zrobimy to za późno, to znowu będą podejrzenia, ale myślę, że jednak powinniśmy tutaj ja i moi koledzy z rządu zaszczepić się w pierwszej kolejności, żeby dać dobry przykład i pokazać, że szczepienie jest bezpieczne. Przed kamerą, czy też potem pojawi się jakiś filmik, coś takiego? Rozumiem, żeby to było już takie, jako taki właśnie przykład. Znaczy, no, nie czuję takiego statusu bycia celebrytą, żeby przed kamerami się szczepić, chociaż przyznam pani, że wczoraj jeden ze znajomych zwrócił mi uwagę, że w latach 50. jak było szczepienie na polio w Stanach Zjednoczonych i ono nie było popularne, to elementem, który przekonał wszystkich do szczepienia, było to, że Elvis Presley zaszczepił się przed kamerami i w sumie poziom wyszczepienia tej pożądanej populacji po tej transmisji osiągnął 80% ludności Stanów Zjednoczonych. To będziecie szukać jakiejś inspiracji właśnie, że jakiś celebryta, jakaś gwiazda, superstar powinna się zaszczepić i tak, żeby ludzie przyszli, znaczy poszli tak idąc tym przykładem. No myślę, że trzeba przekonywać wszystkich. Jak patrzymy na grupę tych, którzy mają największe wątpliwości, to nie jest to grupa osób zaawansowanych wiekowo, to są raczej osoby w okolicach czy do 40 roku życia i myślę, że w związku z tym też trzeba szukać autorytetów, które w tej grupie są, mają miejsce, czy są w ogóle respektowane i to oznacza pewnie, że trzeba właśnie poszukać kogoś, kto dociera do ludzi młodszych. Jest wiele obaw związanych ze szczepionkami. Czy one są bezpieczne? Czy są bezpieczne? Czy pan ma taką stuprocentową pewność, że tak jest? Pani redaktor, ja tą stuprocentową pewność będę miał, jak Europejska Agencja do Spraw Leków dopuści do obrotu szczepionki poszczególnych producentów, bo na razie mamy do czynienia z deklaracjami producentów, którzy mówią o wysokiej skuteczności, o tym, że przeprowadzili badania na ludziach, że to jest produkt bezpieczny, ale tak mamy zaprojektowany proces, żeby właśnie to bezpieczeństwo było zapewnione poprzez weryfikację wszystkich tych koniecznych elementów, koniecznych informacji, które ma dostarczyć producent, że Europejska Agencja do Spraw Leków bada wszystkie te dokumenty, weryfikuje, sprawdza, czy są robione zgodnie z metodologią, ze standardami w tym zakresie. I jej decyzja, tym bardziej, że ona reprezentuje nie tylko punkt widzenia komisji, ale tam w Europejskiej Agencji są również przedstawiciele poszczególnych państw, to ich decyzja będzie dla nas gwarancją, że szczepienie jest bezpieczne. Grupa lekarzy i naukowców jakiś czas temu podpisała się pod listem otwartym i do pana prezydenta skierowanym i do rządu. I ci lekarze twierdzą, że szczepienia na koronawirusa nie są bezpieczne. Zacytuję część tego listu. Nie wiem, czy on do pana dotarł. Wprowadzane obecnie pośpieszne szczepionki mają charakter eksperymentu na wielką skalę, ponieważ mogą obniżyć naszą odporność na inne choroby. Na skutek masowych szczepień może więc umrzeć więcej ludzi niż obecnie na COVID-19. Znaczy, to jest absurdalne. Ja tylko dla pełnego obrazka powiem państwu, że natychmiast na ten list zareagowały inne środowiska naukowe, między innymi bardzo ważne z mojego punktu widzenia zarząd główny Towarzystwa Epidemiologicznego i Zakaźnego, który wyraził swoje zbulwersowanie takim punktem widzenia. Zresztą pod tym listem, o którym pani mówi, są podpisani profesorowie, którzy już wielokrotnie pokazywali kontestowanie aksjomatów nowoczesnej medycyny. Ja tylko zwrócę państwu uwagę, że jeżeli chodzi o tą szczepionkę, to my wszyscy, wydaje się, że ona powstaje teraz, w tej chwili, jak mamy do czynienia z pandemią, ale tak naprawdę badania nad szczepieniami czy próbą znalezienia formuły, jak szczepić przeciwko koronawirusowi przy użyciu właśnie wybranego fragmentu mRNA, czyli pewnego łańcucha genetycznego wirusa,
to one, te badania trwają już 10-15 lat, więc to też nie jest tak, że nagle tutaj w ciągu 9 miesięcy wpadnie to na pomysł, jak to zrobić, bo ta technologia ma już więcej niż dekadę i po prostu została wykorzystana, żeby teraz to szczepienie zbudować czy wypracować. Ale co z odpowiedzialnością za działania niepożądane? O to też pytają lekarze. Czy weźmie na siebie rząd ewentualne roszczenia pacjentów? To już się stało faktem. Mhm. To już się stało faktem, bo umowa Komisji Europejskiej z producentami, bo przypominam, że Komisja Europejska negocjuje w imieniu państw członkowskich z producentami szczepionek. Ta umowa zawiera właśnie takie klauzule czy takie zapisy, które mówią o przejęciu przez państwa członkowskie odpowiedzialności za wszystkie działania niepożądane. Tutaj jeżeli mamy też, popatrzymy sobie w skali europejskiej na wszystkie kraje, to część krajów wydało w związku z tym specjalną ustawę czy inny akt prawny, który potwierdza te zapisy w umowie, ale... My już mamy taką ustawę? Mamy już taki projekt? Zostało potwierdzone ustawą? Nie, bo według naszego podejścia to nie ma takiego wymogu, bo oczywistym jest, że docelowo... Czyli Skarb Państwa będzie, rozumiem, zaspokajał takie roszczenia, tak? Jeśli dojdzie na przykład do jakiegoś uszczerbku na zdrowiu? Jeżeli by doszło do jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, to zgodnie z tą umową, którą zawiera Komisja Europejska, Skarb Państwa będzie to pokrywał, ale ja też chcę, jeżeli pani redaktor pozwoli, powiedzieć, że wydaje nam się, że mamy tutaj do czynienia z jakąś ekstraordynaryjną sytuacją w sensie budowy tej szczepionki. A proszę pamiętać, że ta szczepionka przechodzi te same procedury, które przechodzi każdy lek dopuszczany na rynek, każda inna szczepionka, bo wszystkie trzy fazy kliniczne badania muszą być wykonane, żeby złożyć w ogóle wniosek do Europejskiej Agencji do Spraw Leków. I tutaj wszyscy ci producenci, dwóch już złożyło te wnioski, którzy złożyli te wnioski, to oczywiście te badania zrobili na kilkudziesięciu tysiącach ludzi, podając im z jednej strony szczepienia, a z drugiej tak zwane placebo i sprawdzając, czy i jakie są efekty podania szczepionki versus tej grupy, która otrzymała placebo. Więc tutaj naprawdę nie budujmy jakiejś atmosfery szczególnego traktowania tej szczepionki, bo ona podlega temu samemu reżimowi weryfikacji. Może jedynym wyjątkiem, o którym warto powiedzieć, który jest właśnie związany z tym, żeby to rozpatrywanie nie trwało rok czy więcej, tylko w zasadzie mamy kilka miesięcy, jeżeli chodzi o ten proces, to jest taka procedura rolling review, to znaczy, że agencja uczestniczy w pewnym sensie w tych badaniach, bo na bieżąco weryfikuje dokumentację z tych etapów, które są wykonane. Wcześniej sytuacja wyglądała w ten sposób, że dopiero jak był złożony wniosek, to komisja zaczynała oglądać dokumenty i zadając dodatkowe pytania, no wydłużał się ten proces w oczywisty sposób. Teraz jest to zrobione tak, żeby te informacje konsumować od razu na etapach, na których wykonywane są badania kliniczne i wtedy też zadawać pytania. No dobrze, czyli za rekompensaty będzie odpowiedzialne państwo, Skarb Państwa i to wiemy na ten moment. Teraz muszę przerwać na chwilę naszą rozmowę. To koniec części radiowej, ale oczywiście pan minister zdrowia z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku i na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. Ale wczoraj słyszeliśmy od pana ministra Dworczyka, że jedna z firm, która ma dostarczyć szczepionki, zakontraktowane przez polski rząd, dostarczy mniej szczepionek do Polski, tylko około 1 000 000, a miało być 2 razy więcej. Co się stało? Tutaj tak naprawdę pan minister Dworczyk mówił o pewnej płynności harmonogramów dostaw, które niestety dzieją się, można powiedzieć, z tygodnia na tydzień. To znaczy, że nie mamy jeszcze przesądzone ostatecznie, jak będą te dostawy na rynek Polski wyglądały. Szczególnie, że w pierwszej wersji to mieliśmy takie zapewnienie, że każdy z tych dwóch producentów, którzy deklarowali, że szybko uzyskają dopuszczenie do obrotu, prześle nam po 2 miliony dawek. To jeszcze w grudniu miało się zadziać. Teraz ale to się nie wydarzy w grudniu, rozumiem. To się wydarzy później. Wydarzy w grudniu, bo jeden z tych producentów jeszcze nie złożył wniosku do komisji, bo wnioski złożył Pfizer i Moderna. AstraZeneca, według mojej wiedzy, jeszcze nie złożyła tego wniosku. Ale czy ja dobrze rozumiem, że te szczepionki miały dotrzeć do Polski wcześniej, zanim jeszcze ta Europejska Agencja Leków podejmie ostateczną decyzję, czy można je zakwalifikować, czy nie można je zakwalifikować do użytku?
Nie, nie można. Znaczy one nie mogą być rozprowadzane na rynku, dopóki nie ma tej decyzji o obrocie, bo wtedy to byłby nielegalny środek. No to kiedy w takim razie te szczepionki akurat tej firmy dotrą do Polski? I w jakiej w końcu liczbie? Pani redaktor, tutaj jeżeli chodzi o te zdarzenia, które są pewne, to pewne jest to, że Europejska Agencja do Spraw Leków wyznaczyła posiedzenie komisji, która ma dopuścić Pfizera do obrotu na 29 grudnia. Europejska Agencja do Spraw Leków pełni taką funkcję doradczą względem Komisji Europejskiej, więc ostateczna decyzja o dopuszczeniu jest komisji, no ale oczywiście to jest raczej proceduralna kwestia niż zmiana czy podważenie osądu, który wyda Europejska Agencja do Spraw Leków. Więc należy się spodziewać, że jeżeli komisja uzna 29 grudnia, że może ten szczepienie zostać dopuszczone, to wtedy na początku stycznia będzie decyzja Komisji Europejskiej i wtedy tak naprawdę w perspektywie 2-3 dni no, pojawią się te szczepionki w Polsce i my już będziemy gotowi. To o tym chcę panią zapewnić. I a to nie opuści, nie opóźni jednak daty rozpoczęcia tych szczepień masowych? Ale co, ten termin tak, logistyki, tak, czy tak. Chodzi pani? Nie, no chodzi o to też, że one dotrą później jednak, w mniejszej liczbie, więc czy to później, no, masowość na pewno nie będzie pierwszego dnia uzyskana, to absolutnie no to, ma pani to jest logiczne. Redaktor rację, bo chociażby zaczynamy od grupy medyków, która, jak sobie skalkulowaliśmy razem z personelem, który jest w tych jednostkach, które walczą z COVID-em, czy w ogóle lekarze i cały personel, to jest mniej więcej 1 000 000 osób. To wydaje się, że zaszczepienie ich w pierwszej kolejności, no to jak zrobimy to w styczniu, to by było bardzo, bardzo dobrze i to jest bardzo optymistyczny scenariusz. Natomiast to wszystko zależy tak naprawdę od, po pierwsze, tego, jak będą zdefiniowane dostawy, bo my na razie mamy takie deklaracje bardzo wstępne, ile się tego pojawi w styczniu właśnie po pierwszych decyzjach Europejskiej Agencji do Spraw Leków. A po drugie, no, jest inny kluczowy element, czyli skłonność nasza, również personelu medycznego do tego, żeby się zaszczepić. I tutaj to wydaje się, że jest też głównym wyzwaniem, bo my bardzo dużo rozmawiamy o logistyce, o tym, jak zorganizować ten tak zwany... To akurat jest ważne i zaraz do tego przejdziemy, ale to jest ważne. Czy uda się ten system zmontować w takiej postaci, w jakiej zapowiadacie, bo tu jest dużo wątpliwości. I zaraz do tego jeszcze przejdę, natomiast jeszcze chciałabym zapytać, kiedy jest szansa na osiągnięcie populacyjnej odporności? Pani redaktor, populacyjna odporność to jest mniej więcej 50-60% zaszczepionych ludzi. Jeżeli byśmy tą populację ograniczyli do dorosłych, których mamy w Polsce mniej więcej 30 kilka milionów osób, to znaczy, że musielibyśmy wyszczepić 15 milionów. Tutaj w ciągu roku, tak? Tak. Czyli można powiedzieć, że jak wyszczepimy to 15 milionów osób, to wtedy osiągnęlibyśmy taką populacyjną odporność? To wtedy na pewno będziemy mogli już zacząć funkcjonować w normalnych warunkach i powiedziałbym z punktu widzenia epidemicznego potraktować koronawirusa i COVID jako grypę, która jest z nami co roku, która rzeczywiście też zbiera swoje chorobowe żniwo, ale nie powoduje takiej skali chaosu, takiej skali niepewności, jaką mamy w przypadku pandemii. Czyli mniej więcej rok jest potrzebny, tak? Żeby osiągnąć taką populacyjną odporność, jeśli dobrze zrozumiałam. Plan jest taki, pani redaktor, ta pierwsza grupa, o której mówiliśmy, czyli medycy, czyli seniorzy, czyli służby mundurowe, to ta populacja to jest mniej więcej 11 milionów ludzi najbardziej narażonych i na kontakt z wirusem, ale też oczywiście w przypadku seniorów na negatywne konsekwencje zachorowań, bo tutaj śmiertelność naprawdę dramatycznie rośnie wraz z wiekiem. To zaszczepienie tej grupy to jest, no powiedziałbym, duży krok w kierunku tej odporności, ale jednocześnie to jest też zabezpieczenie tych ludzi, którzy są najbardziej narażeni. Więc wydaje się, że jeżeli udałoby się to w tej populacji, ale tutaj też nie liczyć, nie można, że 100% się zgłosi i te 11,5 miliona osób przyjdzie bez problemu do wakacji i się zaszczepi,
to myślę, że potem jak dojdziemy w wakacje do szczepienia tej drugiej grupy, gdzie są nauczyciele, gdzie są inne też zawody, gdzie ta ekspozycja czy narażenie na ryzyko zarażenia wirusem jest też stosunkowo duża, to w optymistycznym, ale mówię naprawdę o bardzo optymistycznym scenariuszu, po wakacjach powinniśmy móc już od września funkcjonować na takich normalnych, lepszych zasadach, tym bardziej... Ale to jest wersja optymistyczna. A wersja realna? Wersja realna jest taka, że musimy się liczyć z tym, że rok 2021 upłynie nam pod znakiem szczepień cały i jak uzyskamy na koniec roku tą odporność populacyjną, to też myślę będzie można mówić o pewnej kategorii sukcesu. Każdy zaszczepiony dostanie taki swoisty dokument. To będzie taki paszport, że jesteśmy zaszczepieni, bo tak to się nazywa, że paszport zdrowia za granicą, to się ma chyba tak nazywać, więc... Każdy to dostanie, kto się zaszczepi i do czego to uprawnia? Pani redaktor, tutaj my przede wszystkim będziemy rejestrowali wszystkich szczepionych. W związku z tym będzie baza danych, rejestr, w którym będzie można w zależności od tego, na jakie benefity, jak to się ładnie mówi, się zdecydujemy, weryfikować je. Na pewno będziemy chcieli zdefiniować coś takiego, co się nazywa statusem osoby zaszczepionej. No właśnie, więc do czego to uprawnia, albo inaczej, jak ktoś nie będzie miał tego statusu osoby zaszczepionej, to w takim razie, nie wiem, nie wejdzie do pubu, nie wejdzie do restauracji, nie wejdzie do kina, do jakiegoś innego miejsca użyteczności publicznej, nie wejdzie, nie skorzysta na przykład z linii lotniczych? Tutaj przede wszystkim na razie myślimy o kwestii kwarantanny. Bo kwarantanna jest środkiem walki epidemicznej, który jest stosowany w przypadku ryzyka stwierdzenia kontaktu z osobą chorą albo w przypadku tego, tak jak pani dyrektor mówiła, jak się podróżuje do rejonów, które są objęte wysoką liczbą zakażeń. I teraz osoba zaszczepiona oczywiście jak pojedzie w takie rejony, czy jak będzie miała kontakt z osobą zakażoną, no to siłą rzeczy nie będzie musiała podlegać tym ograniczeniom i przebywać kwarantanny, więc osoby te generalnie będą zwolnione z kwarantanny. Po drugie, teraz też od razu jedna z rzeczy, która nam przychodzi do głowy, to jest to, że tam, gdzie mamy limity osób w różnych obostrzeniach, czy to dotyczy galerii, czy będzie dotyczyło restauracji, czy będzie dotyczyło spotkania rodzinnego, to te osoby, które będą podlegały szczepieniu, nie będą uwzględniane w tych limitach. One będą mogły tak jakby dodatkowo... To znaczy, że wiem, że wchodzę do galerii i muszę pokazać, tak? Ten dokument stwierdzający, że jestem zaszczepiona, tak? Na przykład... No, znaczy w tej chwili w galerii to nie ma tak, że jest jakiś limit osób w całej galerii przebywającej, to raczej chodzi o pojedyncze sklepy i liczbę osób na metr kwadratowy w tych sklepach, ale rzeczywiście taka osoba nie będzie uwzględniana w limicie i będzie to wyglądało, no tak jak mówi pani redaktor, że będzie specjalny kod QR, który będzie potwierdzał status osoby zaszczepionej, a oczywiście osoby, które nie czują się oswojone z rozwiązaniami elektronicznymi, będą mogły sobie wydrukować ten kod i pokazać jako dowód zaszczepienia. A gdzie ja będę miała ten kod, jeśli się zaszczepię? Ten kod QR, o którym pan wspomniał? Znaczy w sensie indywidualnym będzie pani miała to w komórce na przykład. Mhm. Czyli to będzie jakaś forma aplikacji, rozumiem, tak? Tak, tak, to będzie aplikacji. Jeszcze nie wiemy, czy to będzie w mObywatelu, czy w innym rozwiązaniu cyfrowym, ale to na pewno będzie można sobie pobrać i po prostu na smartfonie okazać. A oczywiście, i taki QR ktoś... będzie również ważny za granicą? Nie ma jeszcze rozwiązania, które byłoby standardem europejskim, ale wiem, że prace na ten temat się toczą. I kiedy to się mniej więcej rozstrzygnie? Tu nie potrafię pani odpowiedzieć. To ale rozumiem, że to już też w ramach unijnej współpracy, tak? Tak, 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 tak. Pytanie za słuchacze. Czy ozdrowieńcy powinni się szczepić? No to jest rzeczywiście dyskusja, która toczy się w całej Europie. My też oczywiście rozmawiamy ze specjalistami od zdrowia, od szczepień i generalnie podejście jest takie, że na pewno to szczepienie nie zaszkodzi ozdrowieńcom, więc trudno odbierać im prawo do zaszczepienia. Tym bardziej, że ja cały czas podkreślam, że u nas... Ale w Polsce prawo to jedno, to szczepienie... ale czy to powinien być obowiązek jednak? Znaczy obowiązek. Oczywiście szczepienia nie będą obowiązkowe, nie, ale właśnie czy lepiej, o to chodzi. Szczepienia lepiej, żeby ozdrowieniec się zaszczepił, czy nie?
Będziemy namawiali ozdrowieńców, żeby również się szczepili, żeby tak jak wszyscy skorzystali z tego dobrodziejstwa nowoczesnej medycyny. To kolejne pytanie, słuchacze. Czy pacjenci będą mieli możliwość wyboru producenta szczepionki, którą będą zaszczepieni? Czy po prostu jak pójdę do punktu, no to będę po prostu skazana na to, że akurat w tym punkcie jest taka szczepionka, a nie inna? Jest jedna z tych dwóch, które, nie, trzy rodzaje szczepionek, które zakupił polski rząd. No, w zasadzie to jest 5 rodzajów szczepionek, które... Ale rozumiem, że pacjent będzie miał wybór, czy nie? Czy po prostu idę do punktu szczepień, koniec, kropka, tam jest po prostu taka, a nie inna szczepionka i jestem na nią, mówiąc tak kolokwialnie, skazana? Pacjent na pewno będzie miał prawo wyboru miejsca, w którym będzie zaszczepiony. Kwestia szczepionki to tutaj jest zagadnienie bardzo trudne logistycznie, bo ta szczepionka, tak jak Państwo wiecie, wymaga specjalnych warunków przewozu, przetrzymywania w odpowiednich warunkach i trudno wyobrazić sobie, żeby w gabinecie, w którym trzeba przez tylko kilka dni utrzymać szczepienia, była do wyboru pełna paleta wszystkich szczepień. Więc czyli nie będzie takiej dobrowolności. Jeżeli będziemy musimy wybierać z tego menu, które tam będzie, mówiąc tak kolokwialnie, tak? Znaczy przede wszystkim, pani redaktor, ja się muszę tutaj zastrzec, bo my nie znamy cały czas do końca tych charakterystyk produktu leczniczego. One są publikowane i upubliczniane wtedy, kiedy dopuszcza właśnie Europejska Agencja do Obrotu te szczepienia. Jeżeli one nie będą miały szczególnych różnic w zaleceniach, bo oczywiście tutaj zalecenia mają ogromną rolę, czy jakie grupy nie powinny się szczepić, bo tam to wszystko będzie opisane, ale wydaje się, że te produkty będą do siebie bardzo zbliżone, to tak naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby różnicować, czy żeby dokonywać pewnych wyborów między szczepieniami, bo jeżeli mają tą samą skuteczność, podobną klasę przeciwwskazań, to nie ma powodu do różnicowania. No tempo też szczepień w założeniach tego Narodowego Planu Szczepień jest zawrotne, bo każdy zespół ma zaszczepić 180 osób tygodniowo. To kto ustalał taką normę i dlaczego akurat taka? Pani redaktor, to wynika z dwóch przesłanek. Pierwsza to to, żebyśmy jednak systematycznie weszli w tą fazę masowych szczepień, czyli po prostu my musimy dużo szczepić. No to jest. Ale dlaczego akurat 180 osób tygodniowo? To jest pewien przelicznik, który dotyczy godzinnej wydajności, bo chcielibyśmy, żeby mniej więcej 6 osób na godzinę było przez zespół szczepionych, co przy obciążeniu 6-godzinnym w tygodniu, który ma 5 dni roboczych, daje właśnie taką normę. A skąd ten licznik wzięliście? Ten przelicznik? A skąd ten przelicznik wzięliście w Ministerstwie Zdrowia? No, wzięliśmy ten przelicznik, szacując, jakiego czasu wymagają czynności administracyjne i sama czynność zaszczepienia. Mniej więcej na tyle czasu to szacujemy, ale wydaje się, że to jest bardzo ostrożny szacunek, bo to powinno zajmować mniej czasu, a druga rzecz to jest lekarze są mniej optymistyczni, bo raczej oceniają, że tak w 8 godzin to można zaszczepić 20-30 osób maksymalnie. No to jeżeli miałby to 5 dni w tygodniu, w ciągu 8 godzin, no to można zaszczepić maksymalnie 150 osób, a i tak uważam, że to może być optymistyczne, no bo rozumiem, że to nie może być aż taka taśma. Akurat tutaj chodzi o to, żeby rzeczywiście to było masowe szczepienie, czyli żeby te zespoły się specjalizowały w tych czynnościach i żeby było jak najwięcej osób zaszczepionych. Tutaj zaraz, jak to się mówi, jak się uderzy w stół. Ale jak pan odniesie do tego, że jednak są te wątpliwości lekarzy, że ta norma 180, że ta norma 180 szczepień to jednak jest zbyt wyśrubowana, że to jest zbyt optymistyczne, nie da się. Odsyłam na stronę Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie jest napisana interpretacja, że to ma być deklarowana liczba szczepień. Deklarowana w tym sensie, że jeżeli przyjdzie mniej osób i to zainteresowanie będzie mniejsze, bo na to przede wszystkim zwracali uwagę przedstawiciele środowiska medycznego, że oni nawet jeżeli zadeklarują, to może po prostu nie przyjść tyle pacjentów. I my wyszliśmy tutaj naprzeciw w interpretacji i zaproponowaliśmy, że to ma być wartość deklaratywna. Jeżeli przyjdzie mniej pacjentów i mniej zostanie wyszczepionych, to oczywiście za każdego z tych pacjentów, jeżeli ta liczba na przykład wyniesie 100, to też zostanie rozliczona ta usługa i nie będzie tutaj żadnego
problemu. Więc to naprawdę nie jest bariera. Zresztą my oczywiście na bieżąco też monitorujemy wnioski składane na zespoły szczepienne do NFZ-u i tam są świadczeniodawcy czy podmioty lecznicze, które składają propozycje czy deklaracje, że ta liczba szczepień tygodniowo będzie większa po prostu, więc to też wydaje się, że skoro są te deklaracje, to inni weryfikują ten limit wcale nie jako taki dolegliwy. No i są jeszcze kolejne zastrzeżenia, że tysiące mniejszych przychodni chce się włączyć do tego programu szczepień, no ale nie może się do niego zgłosić, bo nie spełnia właśnie takich wyśrubowanych wymogów szefa NFZ. I które według właśnie lekarzy są zaprojektowane głównie dla dużych ośrodków, dużych, średnich miast. Czy te kryteria mogą być poluzowane? Tutaj, pani redaktor, ja prosiłbym też o zrozumienie pewnej perspektywy właśnie przekonywania ludzi do tego, że szczepienia są bezpieczne. One muszą być bezpieczne nie tylko na poziomie samej szczepionki, ale również bezpieczne na poziomie organizacji procesu szczepień. W tym procesie muszą uczestniczyć fachowcy, czyli lekarz, pielęgniarka. W tym ten proces musi też odbywać się w ramach infrastruktury, w której jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczne warunki sanitarne, czyli poczekalnia, czyli odpowiednie wejście, wyjście dla osób, tak żeby nie tłoczyć się w korytarzach. Dobrze, ale są obawy, że tak naprawdę to ta dostępność w mniejszych ośrodkach będzie utrudniona, że w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu to tak, zrobi się szczepienia, a w tym takim przysłowiowym Pcimiu Dolnym to będzie bardzo trudno. Tutaj my tak naprawdę dopuszczamy możliwość tego, że jeżeli 11 grudnia, bo to jest termin składania wniosków, okaże się, że rzeczywiście jest mało zgłoszeń, to zrobimy kolejną iterację, być może taką na mniejszą skalę, ale jak patrzymy sobie w tej chwili, jak spływają te wnioski i zgłoszenia, to wydaje się, że zainteresowanie jest bardzo duże, bo w ciągu 2 dni, o ile policzymy piątek i poniedziałek, wczoraj na rano miałem ostatni raport, dzisiaj pewnie będę miał około 10, to wczorajsza maksymalna wydolność tygodniowa, minimalna, przepraszam, wydolność tygodniowa tych, którzy już się zgłosili, to była 230 tysięcy ponad tygodniowa, więc to już nam by pozwalało dojść do 1 miliona miesięcznie, co jest na tym etapie tego naboru no już bardzo wysoką, nawet powiedziałbym zaskakującą nas liczbą, a też trzeba zdawać sobie sprawę, że kumulacja tych zgłoszeń to tak naprawdę będzie w czwartek, w piątek, bo chociażby dzisiaj są dni otwarte w Narodowym Funduszu Zdrowia, gdzie świadczeniodawcy mogą się dowiedzieć, jak wyglądają szczegóły, jakie są właśnie interpretacje poszczególnych warunków, jak wypełnić formularz. Zresztą korzystając z okazji, to oczywiście zapraszam wszystkich świadczeniodawców do kontaktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dzisiaj można odwiedzić salę obsługi i tam zadać wszystkie pytania, wszystkiego się dowiedzieć. I w tym sensie no nie wydaje się, żeby spełnienie tych warunków było problematyczne, bo oczywiście tutaj głosy się pojawiają, ale rzeczywistość pokazuje co innego. Zacytuję doktora Grzesiowskiego, znanego immunologa, zresztą tydzień temu był też naszym gościem, ale akurat o tej sprawie na Twitterze napisał tak, jeśli chodzi o ten Narodowy Program Szczepień, że brak koncepcji i waciki, które dostaniemy od Agencji Rezerw Materiałowych, to dostajemy po odsączeniu PR-u, to tak naprawdę jest jedna strona konkretów, jeśli chodzi o ten plan przedstawiony na stronach chociażby Ministerstwa Zdrowia. Pan doktor Grzesiowski, jak rozumiem, stał się specjalistą od krytykowania wszystkich, podkreślam, wszystkich posunięć tutaj, wszystkie te pomysły, które przedstawiamy, no chyba z jego punktu widzenia nie wydają się atrakcyjne, ale na szczęście świat jest troszeczkę szerszy i tutaj pomysły, które przedstawiamy, zresztą konsultując je ściśle ze środowiskiem medycznym, z Radą Epidemiczną przy panu premierze i tak naprawdę z konsultantami krajowymi, więc te nasze grono jest konsultantów zdecydowanie większe i myślę, że w tym też leży pewna zbiorowa mądrość, którą można krytykować i należy krytykować, tylko że konstruktywnie. I jeżeli patrzymy na strategię, no to strategia nie jest dokumentem, w którym są rozpisane wszystkie szczegóły, to tutaj odsyłam do standardów i definicji zarządzania strategicznego. Strategia to jest plan, który ma mieć charakter ramowy, generalny,
i ma pokazywać, w jaki sposób, bardziej filozofię, w jaki sposób będziemy działali, a nie tylko pojedyncze działania. A poza tym ta strategia, pani redaktor, ma jeszcze jeden bardzo ważny walor, a mianowicie ona ma też prowadzić pewnego rodzaju edukację i informacje na temat tego, co to są szczepienia, jak się szczepić, jak ten proces będzie u nas zaprojektowany. Ten dokument specjalnie został zrobiony niezbyt duży objętościowo, bo ma 34 strony, po to właśnie, żeby każdy obywatel, każdy, kto ma wątpliwości, też mógł po prostu się zapoznać, a nie tylko bazować na tak zwanych opiniach z drugiej ręki, której różnej maści eksperci wygłaszają, a intencje tych ekspertów są czasami różne i imi nieznane generalnie. Pytanie od słuchaczy. Bronisław pyta, kiedy według pana 20-30-latkowie będą mogli się zaszczepić przeciwko COVID-19? Jeżeli 20-30-latkowie są w grupie ryzyka, czyli są obciążeni jedną z chorób, które tutaj wskazaliśmy w strategii bardzo konkretnie, to wtedy będą w tej turze drugiej, czyli planujemy, że to będzie gdzieś w okolicach wakacji. Jeżeli natomiast są to osoby zdrowe, cieszące się dobrą kondycją, no to wtedy takie osoby zgodnie z rocznikami wpadną dopiero do trzeciej tury. Czyli w przyszłym roku? Czyli pod koniec tego roku. Pod koniec tego roku. Paweł, przyszłego, przepraszam. Przyszłego, nawet. Pod koniec 2021. Pod koniec 2021. Paweł pyta, czy lekarze stażyści zostaną również zaszczepieni na COVID, bo na grypę bywają pomijani w stosunku przez starszych kolegów po fachu? Tutaj definicja personelu medycznego, który ma być tak naprawdę etapem zerowym, jest bardzo szeroka. Jest bardzo szeroka i zawiera nie tylko lekarzy i pielęgniarki, ale również właśnie cały personel, który pojawia się w szpitalu, stażystów, rezydentów, również personel pomocniczy, administracyjny, dlatego ta grupa, którą szacujemy właśnie w związku z tym etapem zerowym, jeśli można go tak nazwać, to jest mniej więcej 1 000 000 osób. Maxel pyta, mieliśmy w Polsce 2 twarde lockdowny. Czy po nowym roku rząd przewiduje wprowadzenie trzeciego? Rozumiem, to zależy od dziennej liczby zakażeń. Zatem o jakim poziomie mowa tych zakażeń dziennych, by wprowadzić kolejny lockdown lub restrykcyjne obostrzenia? Pani redaktor, tutaj to wszystko jest w naszych rękach. Jeżeli będziemy przez czas świąt, przez czas ferii... Dobrze, to wiemy, ale zakładamy ten wariant najbardziej pesymistyczny, że nie przestrzegamy tego, że jesteśmy... No to kryteria i liczbę dziennych zakażeń, które są podstawą wprowadzania różnych poziomów obostrzeń, zdefiniowaliśmy blisko miesiąc temu i te najcięższe obostrzenia uruchamiamy, jeżeli średnia z 7 dni jest powyżej 27,5 tysiąca, o ile pamiętam. Średnia tygodniowa. Ale dzienna, tylko tak, liczona tak, z tygodnia, tak. Tylko liczona z dłuższego okresu, żeby tutaj nie opierać się na... No tak, bo jednego dnia może być 25, obserwacji. Drugiego 20, a trzeciego może być 30 na przykład i średnia wyjdzie 27,5. I jeśli to będzie powyżej 27,5, no to wtedy wprowadzamy trzeci lockdown. I tak. Zapyta, czy przewidują państwo możliwość szczepień przeciw COVID-19 w ramach prywatnej opieki medycznej? Jeżeli prywatne podmioty zgłoszą swoje zespoły, a my do tego zachęcaliśmy, to jest zresztą bardzo dobre pytanie, bo żeby zgłosić zespół szczepienny, to nie trzeba mieć kontraktu z NFZ-em, czyli nie trzeba być właśnie podmiotem publicznym, w sensie publicznej służby zdrowia, czyli wszystkie te sieciówki, zresztą z którymi też intensywnie prowadzimy rozmowy i które wykazują bardzo duże zainteresowanie i nawet mamy deklarację, że część z tych sieciówek będzie składała oferty rzędu po 40 lub więcej zespołów szczepiennych, więc jak najbardziej oni też będą organizowali takie i mogą to robić i są bardzo zainteresowani. Jan pyta, jak pan ocenia przygotowanie Polski na walkę z drugą falą pandemii w skali od 1 do 10? Z drugą czy z trzecią? Z drugą, tak? Z drugą. No, mówię to, co się działo po wrześniu. No. Nastąpił gwałtowny wzrost zakażeń. Wbrew obiegowym opiniom dobrze wykorzystaliśmy czas wakacji, bo sprzętowo bardzo podgoniliśmy
sytuację. Mówię tu o zaopatrzeniu i w środki ochrony indywidualnej i masowe, nawet powiedziałbym, zakupy respiratorów i innego sprzętu, co zresztą było widać, że tego sprzętu nie brakuje przy budowie szpitali tymczasowych. Szpitale tymczasowe też jako koncepcja. A to w skali od 1 do 10? Pani redaktor, ja nie lubię sam siebie oceniać. To, że tak powiem, wolałbym, ale żeby recenzenci, których nie brakuje, te oceny sobie. Ale to chyba również poprzednicy się przygotowywali również do drugiej fali pandemii, przynajmniej powinni. No przecież pan, z tego co pamiętam, dopiero we wrześniu został ministrem zdrowia. A nie, w sierpniu, pani redaktor. 26, bardzo dobrze. To myślałam, że to wrzesień. Rzeczywiście, to moja wina, 26. moja pomyłka. Natomiast no, te zakupy, o których mówię, to oczywiście realizował i nadzorował i koordynował mój poprzednik, pan minister Łukasz Szumowski. Tak, tak, wiemy. Maseczki, respiratory, tak, tak. To wiemy, jak to wyglądało. Nie wyglądało najlepiej. To ostatnie pytanie. Ma pan napisane miłośnik biegania, góry i piłki nożnej. Biega pan w marcu? W masce? Pani redaktor, niestety w ogóle przestałem biegać od tej sławetnej daty 26 sierpnia, ponieważ niestety czasu na to nie ma, a teraz jak jeszcze mamy zimę praktycznie już za pasem, dzień jest krótki, no to niestety jak ja wracam do domu po godzinie 9, to raczej trzeba zjeść grzecznie kolację i położyć się spać, żeby następnego dnia wstać o 6 rano, więc niestety czasu brak. Czyli jak pan przychodzi, to je kolacja, a potem lulu szybko. Dobrze, bardzo dziękuję panie ministrze za wizytę. Rozumiem, że to nie, mam nadzieję, że to nie jest ostatnia wizyta tutaj pana u nas, ponieważ no, tych pytań jest po prostu mnóstwo. Ja nie zdążyłam, ja zadałam tylko po prostu nawet chyba 1/10 tych pytań, które dostałam od słuchaczy i słuchaczek. No po prostu nie zdążyliśmy. Czas jest ograniczony. Bardzo dziękuję, więc bardzo dziękuję. Już od razu zapraszam na następny wywiad. Mam nadzieję, że pan nie odmówi. Adam Niedzielski, minister zdrowia, był z nami. I oczywiście nieustająco życzę zdrowia, dobrego dnia, kłaniam się.